Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Bakery Simulator. Proszę Państwa, co my dzisiaj będziemy robić? Mamy 1278 dolarów na naszym koncie bankowym, to może coś tutaj podziałajmy. Dobra, inaczej. Najpierw uzupełnijmy sobie... niewiele jest do uzupełniania. Dobra, to ogarniamy w taki sposób i to jest dzielarka do ciasta. A zobaczmy, jak wygląda sytuacja z pączkarnią. Tutaj byśmy mogli pączki ogarniać. No dobra. To sprawdźmy, co w dniu dzisiejszym będziemy robić. Mamy dla Grandmas 18 pączków i bardzo chętnie te pączki wykonam. Dodatkowo 12 bułek bliźniaczek i 6 bochenków ludowych. Czemuż by nie? Ja wiem, że tutaj 48 babeczek niespodzianek to fajna gratka za te pieniądze. Ale nie. Potwierdźmy. Zbieramy wszystko. Bochenek ludowy idzie na pierwszy ogień. No to bardzo proszę. Co my tam mamy? Weźmy dzieżę i od razu napełnijmy to wodą. Wody potrzebujemy 1920 i stryk. Dobra, to mamy. Zakwas? Czy ja mam tu zakwas? Jeszcze nie mam zakwasu, jeszcze mi nie odblokowali. Dobra, to zakwas musimy sobie wziąć stąd. I tego zakwasu potrzebujemy 900 ml, równiutkie. Dobra, teraz tak, mąki. Jeżeli chodzi o mąki, no to możemy tutaj sobie to wybrać. I teraz tak, potrzebuję mąka pszenna. No to akurat jest wybrana, to 960. I do tego będziemy potrzebowali jeszcze mąki żytniej. To jest chyba żytnia, jeżeli się nie mylę. 1920 i stryk. Tak jest. Dobra, to byśmy. A co on mi tak. A, dobra. Jakiś tam miał problem sam ze sobą najwyraźniej. Dobra, soli potrzebujemy 72 gramy. Ile wsypałem? 20. To jeszcze 50 i 2. Dobra. Pestki słonecznika 240 gram. Tutaj mamy pestki słonecznika. 240 gram. Dobra, mamy wszystko. I teraz to musimy mieszać przez 10 sekund. To ustawmy sobie timer na 10 sekund. I niech to się miesza. A my możemy sobie formy ułożyć. 6 bochenków jest nam potrzebnych. Tyle zakontraktował klient. I tyle klient otrzyma. A, mogłem coś kurczę dorzucić od siebie. No ale już trudno. Niech będzie tak. Dobra. No to byśmy mieli. I teraz potrzebuję dwie tacki. Bo po 3 foremki na tackę się mieszczą. To będzie jedna tacka. I jeszcze druga tacka. Elegancko. I teraz to musimy piec w 200 stopniach przez 50 sekund. No to ustawiamy sobie. 50 sekund zaraz będzie. I wstawimy nasze taski do pieca. I trzeba teraz czekać. Znaczy, mógłbym w tym czasie robić co innego, no ale... Jeszcze 25 sekund. Słuchajcie, wiecie co, bo to jest dla 5 Minute Bakery. Ja sobie od razu tutaj ten kontenerek podrzucę, o. Żeby było lepiej. No i gitara. Dobra. Dobra, to mamy jedno zamówienie z głowy. No to teraz kolejne. 12 bułek bliźniaczek. No i niech tak będzie. To teraz tak, mąka żytnia. Mąka żytnia akurat jest wybrana, tylko wyzerujmy.
Będziemy mieli tak, 600 gram, proszę bardzo. Tutaj jeszcze jakaś mąka? Nie, mąki już nie potrzebuję. Ale będę potrzebował jogurtu. Jogurtu potrzebujemy 240. Dobra, teraz oliwa z oliwek. Oliwę mamy tam w tym automacie, ale już skoro tu jestem, to nie jest dużo, co bierzemy. To mogę sobie stąd dać. Proszek do pieczenia, 24 gramy. Dobra, do tego sól, tyle samo. I 12 gram cukru i pestki słonecznika, 36. Elegancko. I teraz... no właśnie. Przeczytajmy sobie w przepisie. To są bułki bliźniaczki. Bułka bliźniaczka. Jest. O, dobra przyprawa. Cynamon. No to już wiemy. No tak, bo odkryliśmy. Dobrze. No to cynamonu. Szczyptę dodajmy i... Gdzie jest ten cynamon, kuźwa? Jest. Dobra. I ciśniemy... Tutaj mamy to mieszać przez 20 sekund, więc sobie mieszajmy. Teraz my potrzebujemy... Kuźwa ciągle spada. My potrzebujemy bułki trójkątne zrobić. Tak też zrobimy. Tacki mi będą potrzebne. Pyk. Pyk. No i jak tam? Dobra, wymieszało się. No to... hopsia. To zrobimy tak, tutaj 10 bułek, a my mamy zrobić 12. Na dwóch tacach powinniśmy się zmieścić. I tak też będzie. Dobra, i gitara. I jeszcze to. Zrobimy tu dwie bułeczki, tak jest. Dwie bułeczki. I to wrzucimy sobie na drugą tackę. I teraz tak, my mamy to piec w 200 stopniach, ale tym razem przez 25 sekund. Okej, okay. No dawaj. Dobrze, to mamy jedną tacę, tutaj teraz weźmiemy sobie tacę numer 2 i włączmy to. Ja w tym czasie może... A gdzie tu jest śmietnik? O, tam jest. Opróżnijmy sobie śmietnik, żeby tace były gotowe na kolejne zamówienie, które trzeba będzie realizować. I to jest... A, cholera, pączki można było wcześniej zrobić. No tak, one by się zrobiły od razu. To jest dla Ginger House. No to weźmy kontenerek. Już biegnę, kuźwa. Co? Myślę, taki namolny. Dobra. Dobrze. I teraz w takim wypadeczku jeszcze te pączki nieszczęsne. I teraz rzecz jest tego typu. 900 gram mąki pszennej. Dobra. Do tego będziemy potrzebowali 180 ml wody. Ach. O 5 za dużo. Do tego 270 ml mleka. Masło potrzebujemy. Jest masło. 180 gram. Dobra. Jaja. 180. No. A, bo tu zapomniałem, że ta minigierka. Już mogliby dać te jajka, kuźwa. 180, dobra. Ryk. A ciekawe, co by się stało, jakbym inaczej to stłukł. Ze skorupkami by wpadło? No nic, to 180 ml jajek mamy. Cukier, 36 gram. Cukier... 36 gram. Dobra, zgadza się. I do tego drożdże, 54 gramy.
elegancko. I to mamy mieszać przez 30 sekund. Więc mieszamy. Sobie timer ustawimy. I stryk. A, tutaj też mogłem coś od siebie dodać. Ale dobra, smażyć to mamy w 200 stopniach, więc od razu sobie temperaturę ustawimy. O właśnie, trochę przesadziłem. I to jest, słuchajcie, dla Grandmas. Więc tu od razu kontenerek będzie. I pytanie, czy będą tak wpadać automatycznie, tak jak już wcześniej mieliśmy okazję zauważyć. Aha, i włącz. O. Dobra. Lecą po 3 ponczusie. To dobrze. A my mamy zrobić 18, więc tak. Przypala się! What the synu? Myślałem o 200 stopni. To jak się przypala? Co ty pierdzielisz? O, słuchajcie, my tutaj coś chyba kuźwa nie halo mamy. Synuś! A bo to je trzeba poprzerzucać, dobra. Kuźwa, to ręcznie trzeba. Mistrzu. A te są chyba... Ja pierdzie. 50% przypala. I co? I ty nie będziesz spadał, tak? Kuźwa, a idź ty w... Ale skiepściłem. O, dupy z taką pączkarką. Kuźwa, trzeba ją, nie wiem, jakoś tam ulepszyć. Teraz tych pączków nie mogę tu... No i co z wami jest, nie halo? Znaczy, oprócz tego, że jesteście, kuźwa, jedne przypalone. Drugie niedopieczone, niedosmażone, kuźwa, i... Ale będzie lipa, no ale nic, no. Maile też się zdarzają. Wysyłamy klientowi. Zobaczymy, co powie, kurde. Zadzwoń po dostawę na piwek, tak, oczywiście. I sprawdźmy. Te pączki mnie interesują. Łoty synu, 43%. Ale kasę dostaliśmy, słuchajcie. Kasę dostaliśmy. No i dobrze. Okej, mamy poziom 14, słuchajcie. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i ten odcinek, no ja niestety muszę zrobić taki krótszy odcineczek, no bo po prostu czasu brakuje na to, żeby zrobić standardowej długości odcinek, ale mam nadzieję, że trochę rozbawiłem was, pośmialiście się z tej wtopy. Także dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, subki i oczywiście sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!